Klaudia Sedlaczek-Hebda, witam Państwa w czwartek 22 sierpnia i zapraszam na najnowsze wiadomości. Rozpoczynamy Jawor Express. Rozpoczęły się prace remontowe skweru umiejscowionego za przystankiem autobusowym Szczakowa Dworzec PKP. Mieszkańcy Szczakowej zostali wysłuchani. Zdarzało się, że mieszkańcy Szczakowej na różne sposoby interweniowali w sprawie przeprowadzenia prac renowacyjnych lub remontowych w okolicach dworca PKP. Szczególnie uwagę przykuwał zawsze skwer ulokowany za przystankiem autobusowym przy dworcu. Stan tego terenu opisywano słowami ledwo kwalifikującymi się jako kulturalne. Jednak po wielu latach została podjęta próba uatrakcyjnienia tego miejsca. Wczoraj, czyli 21 sierpnia, prezydent Paweł Silbert na swoim profilu facebookowym zamieścił zdjęcia i komentarz mówiący o tym, że podjęte zostały ku temu kroki. Faktycznie, prace remontowe w tym miejscu trwają. Przewidziane w ramach tego działania są wymiany chodnika czy ławek. Posadzone zostaną także nowe drzewka i rośliny. Nie zabraknie też elementów nawiązujących do tradycji kolejowych Szczakowej. Na skwerze znajdzie się m.in. figurka chomika kolejarza oraz makieta parowozu, który kursował przez Szczakową, pisze na swoim profilu facebookowym prezydent Silbert. Równocześnie pracownicy Muzeum Miasta Jaworzna zajmują się renowacją globusa stojącego na tym skwerze. Zgodnie z zapowiedzią to miejsce ma zostać wyremontowane i oddane do użytku już końcem jesieni. Spółdzielnia mieszkaniowa Górnik stawia nowe wiaty śmietnikowe w dwóch lokalizacjach na osiedlu stałym, przy ulicy Stachurki Aurelii oraz między blokami przy ulicy Armii Krajowej. W rejonie osiedla stałego stawiane są dwie nowe wiaty śmietnikowe. Decyzję o budowie podjęto ze względu na to, że dotychczasowa wiata przy ulicy Starowiejskiej jest niewystarczająca. W prostym języku oznacza to, że to jedno miejsce obsługuje zbyt dużą ilość mieszkańców w perspektywie do swoich możliwości technicznych. Jedno z nich będzie mieściło się w budynku byłej hydroforni, zlokalizowanej przy ulicy Jaśminowej. Z tego miejsca będą mogli skorzystać mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowej Górnik z adresów Jaśminowa 1-7 oraz Kwiatowa 4. Kolejne stanowisko będzie obsługiwać bloki Aleja Tysiąclecia 2-14, Aurelii Stachurki 8-14 oraz Armii Krajowej 6. Stanowisko zlokalizowane jest na parkingu przy ulicy Aurelii. Postawienie dwóch nowych wiat ma rozłożyć ciężar śmieci na dwa obiekty, co bezpośrednio powinno ograniczyć problem przepełnienia. Dalej warto zauważyć, że ze względu na lokalizację wielu mieszkańców będzie miało znacznie mniejszą trasę do pokonania podczas wyrzucania śmieci. Nowe wiaty stawiane więc są przy ulicy Stachurki Aurelii oraz między blokami przy ulicy Armii Krajowej. Obie zaczną działać jeszcze w tym roku po pełnym ich przygotowaniu. Nastąpi to równocześnie z wyłączeniem obiektu umiejscowionego przy ulicy Starowiejskiej. Sezon na grzyby trwa w najlepsze. Już teraz odnaleźć można wiele gatunków, które z powodzeniem zagościć mogą w naszej kuchni. Wybraliśmy się więc w las, by zadać panu Piotrowi Grzegorzkowi kilka podstawowych pytań dotyczących grzybobrania. Odpowiednie obuwie, odpowiednie ubranie, zabezpieczyć się przeciwko kleszczom, jeśli ktoś łapie. Natomiast jeśli chcemy grzyby dobrze, jadalne donieść do domu, powinniśmy się zaopatrzyć w wytrzymały, przewiewny koszyczek. Czy to będzie coś wiklinowego, czy coś plastikowego, moim zdaniem nie ma znaczenia. Jednak pojemniki to jedno, a jak rozpoznać, czy danego grzyba możemy zjeść? Pan Piotr posiłkuje się i poleca najzwyklejszy atlas grzybów. Dobrze jest zaopatrzyć się w jakikolwiek atlas grzybów, a ewentualnie nawet przestudiować go znacznie wcześniej, żeby również teoretycznie się do tego przygotować. Zauważa on, że istnieją także aplikacje na telefon, które pozwalają rozróżnić poszczególne rodzaje grzybów. Zdaniem pana Piotra jest to duże ułatwienie, lecz nadal technologia zawodzi. Istnieją takowe aplikacje, ale ja udzielam się jednocześnie na internetowym forum grzyby.pl i tam stwierdzamy, że nierzadko aplikacja potrafi wprowadzić w błąd, albowiem już w dzieciństwie uczono mnie, że każdy grzyb jadalny ma swojego nikczemnego bliźniaka. I że należy naprawdę zachowywać szczególną ostrożność, zanim cokolwiek wrzucimy nie tyle do koszyka, co na przysłowiowy ruszt. Pytanie, które szczególnie interesuje różnych ludzi, brzmi: gdzie? No właśnie, tu nasz rozmówca spieszy z odpowiedzią, ale nie mówimy tu o dokładnym miejscu. Lasy, w których jest pewna ilość sosen zwyczajnych, są takimi lasami grzybnymi. W tych lasach bardzo często bywają podgrzybki brunatne. Czasami trafiają się borowiki, nierzadko naprawdę giganty borowików, ale o tym powiem już innym razem. No i oczywiście trafiają się grzyby posiadające kapelusz fikuśny, tudzież nóżkę zgrabnie toczoną, tak jak to coś, co znaleźliśmy tutaj i o czym sobie za chwilę opowiemy.
Oprócz znaleźliśmy coś, co tak, ma blaszki. Większość grzybiarzy ma taką wbudowaną taką kalkę. Wszystko, co ma blaszki, jest podejrzane, może być trujące, może być niejadalne. Ten akurat gatunek takowym nie jest. Jest to grzyb jadalny, nazywa się klejek lepki i jest zawsze związany z sosnami. A jakie błędy najczęściej popełniają grzybiarze? No, jednym z takich błędów jest tak zwane kryterium smakowe. Podobno sprawdzało się językiem, czy pieczy, czy jest gorzki, i takie kryterium miało pomagać w odróżnieniu grzyba jadalnego od trującego. No, ci, którzy przeżyli bliskie spotkanie trzeciego stopnia z muchomorem sromotnikowym, no bo wiadomo, wymiana wątroby, ewentualnie jakieś tam inne działania ojomowe, no twierdzą, że właśnie smak nie wskazywał na to, że zjedli coś śmiertelnie trującego, coś po czym do 5 dni po spożyciu mamy czas na ogarnięcie spraw ostatecznych w najgorszym wypadku. Także kryterium smakowe sprawdza się tylko w przypadku takiego rodzaju, który nazywa się surojadka, po łacinie rusula. I tutaj już naukowcy zajmujący się grzybami, w tym Władysław Wojewoda, uczyli mnie, że jeżeli surojadka jest piekąca, gorzka w smaku, odrażający ma zapach, jest na pewno co najmniej niejadalna albo trująca. Łagodna w smaku, niezależnie od kolorków, jest jadalna. I tylko w przypadku tego rodzaju kryterium smakowe się sprawdza. Trwają nabory do 2 z 3 konkursów ogłoszonych do tej pory przez Agencję Badań Medycznych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Dofinansowanie trafi m.in. na działalność badawczo-rozwojową oraz Centra Wsparcia Badań Klinicznych. W ramach KPO, w ramach inwestycji 3.1.1 będzie przeznaczone około 1,2 mld polskich złotych. Jest to bardzo duży zastrzyk finansowy na część badawczo-rozwojową dla sektora ochrony zdrowia. Agencja Badań Medycznych jest odpowiedzialna za uruchomienie 5 konkursów, 3 konkursów na prace badawczo-rozwojowe i 2 konkursów na wsparcie istniejących już centrów wsparcia badań klinicznych i na nowe centra. Zainteresowanie instrumentami stworzonymi przez Agencję Badań Medycznych jest duże. W ramach pierwszego naboru zgłosiło się 224 wnioskodawców. Czekamy na zakończenie kolejnego naboru dla przedsiębiorców. Szacujemy, że zainteresowanie nie będzie takie duże, ale uważamy, że na pewno będzie spore w porównaniu do wcześniejszych konkursów komercyjnych organizowanych przez Agencję Badań Medycznych. Największą korzyścią jest rozwój prac badawczo-rozwojowych, rozwój naukowy i w obszarze projektów realizowanych w jednostkach naukowych, ale również projektów realizowanych przez przedsiębiorców, co ma tak naprawdę pobudzić i przedsiębiorczość, i wzrost gospodarczy, i wzrost naukowy. I mamy nadzieję, że to finansowanie będzie pozytywnie wykorzystane i przyniesie owoce, może nie w przeciągu 5 lat, ale w przeciągu 7-10 lat. Dlatego, że projekty badawczo-rozwojowe w obszarze biomedycznym są projektami długoterminowymi. Rezultaty tych projektów są liczone w latach, nawet w dziesiątkach lat. Żeby tak naprawdę od samego początku do wprowadzenia na rynek nowego produktu leczniczego się zadziało, to potrzebujemy od 12 do 15 lat, więc ten proces w farmacji, w biotechnologii jest bardzo koszto i czasochłonny. Projekty finansowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy będą wspierały pewien etap realizacji prac badawczo-rozwojowych, więc nie będą w stanie, dofinansowanie nie będzie pokrywać całego procesu, tylko i wyłącznie wybrane elementy. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie AWR Ekspresu. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia już jutro.